Witajcie, dzisiaj będzie recenzja gadżetu, który nie do końca wiąże się z gamingiem bezpośrednio, ale osobiście z takich gadżetów korzystam i są dla mnie bardzo przydatne. Chodzi tutaj o kamerę IP, czyli kamerę do monitoringu wewnętrznego, domowego. Przydatna rzecz, jeśli na przykład wyjeżdżacie z domu na wakacje, albo macie na przykład swój jakiś pokoik, który lubicie mieć monitorowany, to taka rzecz na pewno się przyda. I powiem Wam, że jest to jak na razie najlepsza kamera tego typu, jaką dane mi było testować. Z jej testów jestem bardzo zadowolony, a trwały one bardzo długo, bo dobre 3 miesiące. Tak więc dzisiaj podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami i pokażę Wam, co ten sprzęt potrafi. Ceny tych kamerek, jakby co macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Dzisiaj niesamowity sprzęt, którego używam już od dłuższego czasu, ale dopiero miałem okazję, że tak powiem, nagrać podsumowanie testów. Pokażę Wam jeszcze tylko szybko, co tam dostajemy w zestawie. Poza przeróżnymi instrukcjami mamy także śrubeczki, adapter, możliwość montażu tej kamery, jakieś ściany na przykład. Mamy też adapter UK i europejski. Mamy bardzo długi przewód zasilający i zasilacz. No i sama kamerka. Natomiast rzućmy okiem na jej podstawowe i najważniejsze cechy. Przede wszystkim mamy tutaj kamerę, która ma sensor 5-megapikselowy Super HD i działa przez Wi-Fi, tak 2,4 GHz, jak i przez 5 GHz. I mamy funkcję pan, tilt i zoom, czyli możemy chociażby obraz przybliżać, a także przestawiać tą kamerę na boki i góra-dół. To Wam pokażę. Opcjonalnie kartę SD możemy także tutaj wpiąć, żeby się nagrywało to, co ta kamera widzi, i alerty w czasie rzeczywistym. Czyli takie w sumie podstawowe cechy, jakie powinna mieć każda taka dobra kamera IP do monitoringu domu. Tych modeli Reolink w ofercie ma kilkanaście. Ja tutaj do testów wziąłem właśnie tego A1 Zooma, bo skusił mnie naprawdę fajnymi parametrami pracy i powiem Wam, że w praktyce też jestem mega zadowolony. Mamy od spodu trzy takie gumowe elementy, zasilanie. Slot na kartę jest umieszczony tutaj, po prostu trzeba kamerę podnieść. Mamy tutaj także reset. No, mamy niezbędne czujniki i mamy także sam obiektyw. Kamera nie jest jakaś specjalnie wielka. I mamy do zarządzania kamerą aplikację Reolink. Może Wam tutaj wszystkich opcji nie pokażę, ale takie najważniejsze. Rozmowa. Raz, dwa, raz, dwa. Test kamery. Tak więc można przez nią mówić. I ten głos jest, powiem Wam, dość wyraźny, naprawdę. Mamy także możliwość regulacji, czyli na przykład kamera w dół, kamera w górę. Jest minimalne opóźnienie, to trzeba przyznać, natomiast nie jest źle. Zobaczcie, około 1,5 sekundy, tak plus minus jest tego opóźnienia. Mamy też funkcję focus, dzięki czemu możemy ręcznie ustawić tutaj sobie ostrość. Jeśli po prostu monitorujemy jakiś stały fragment pomieszczenia, to możemy sobie tak wyregulować, żeby to było maksymalnie wyostrzone. No i kolejna funkcja to powiększenie. I nie jest to żaden zoom cyfrowy, tylko ta kamera faktycznie ma zoom optyczny. Rzućcie sobie okiem, co się z nią dzieje. Soczewka się wysuwa albo się wsuwa. No i przy okazji słyszymy pracujące elementy kamery, całą optykę. Więc nie jest to taka zwykła kamerka postaw i podglądaj, tylko można tutaj i poruszać się na boki, przybliżać, wyostrzyć obraz. Tak więc są naprawdę rozmaite ustawienia. Oczywiście ten obraz możemy sobie wrzucić na full screen. I mamy także tutaj ustawienie high, tryb 5 megapikseli. Mamy także zrównoważony i płynny. Byście mieli gorszą przepustowość łącza internetowego, oczywiście można sobie z tego wtedy skorzystać. Możemy także sobie włączyć głośniczek, czyli wtedy będziemy też słyszeć, co w tym monitorowanym pomieszczeniu się dzieje. Jest także możliwość wykonania zrzutu ekranu, nagrania jakiegoś filmiku, nie na kartę pamięci, tylko po prostu do pamięci telefonu z tego, co się dzieje. Na przykład nagramy sobie takie tutaj parę sekund, cyk. I mam w telefonie zapisane w zdjęciach i ten rzut ekranu, i ten filmik. Zobaczcie, to był właśnie tryb alarmu. Jeśli widzimy, że jest jakiś włamywacz, oczywiście nikomu tego nie życzę, albo po prostu ktoś niepowołany wszedł do Waszego pomieszczenia, no to cyk. I mamy taki głośny, naprawdę dający po uszach, wkurzający alarm. Mamy pozostałe opcje, wybór kanału, tryb dzień, noc, podgląd i obraz w obrazie. Tryb dzień-noc możemy sobie tutaj konfigurować jako auto, czarno-białe albo kolor. Wybór kanału, jeśli byśmy mieli więcej takich kamer, i obraz w obrazie, czyli ta kamerka może być po prostu zminimalizowana w naszym telefonie. Ustawień mamy naprawdę sporo, też nie będę Wam tutaj chyba wszystkiego pokazywał, bo to by nie miało za dużo sensu, bo recenzja to nie instrukcja obsługi, natomiast mamy bardzo sporo ustawień. Wchodzimy sobie w ustawienia obrazu, mamy obrót, jakość, zobaczcie.
Wyraźny to 2560 na 1920 pikseli, 15 klatek na sekundę, bitrate 4000 kilobitów, a płynny to 640 na 480, dużo gorsza jakość, ale za to przy 7 klatkach na sekundę, ale dużo mniejsza przepływowość, czyli po prostu nawet przy słabiutkim necie sobie to podejrzymy. Mamy różne inne rzeczy, znak wodny, czyli to, że nagrywa nam się data, godzina. Możemy też zablokować określony ekran, na przykład sobie rysujemy coś takiego i jak to włączymy, no to mamy ocenzurowany kawałek obrazu. A więc też może się komuś taka funkcja oczywiście przydać. Niektóre tutaj funkcje na język polski są śmiesznie przetłumaczone, ponieważ na przykład w opcjach ekspozycji mamy auto, hałas, smarowanie ręcznie. No okej, zyskaj zasięg, smarowanie. To jest przysłona migawki, tutaj zasłona to się nazywa, więc mamy takie dodatkowe opcje. Możemy także ustawić jasność. Jak widzicie, przez chwilę było tutaj bardzo, bardzo jasno. I może być też wybór dynamiczny. Detekcja ruchu, czyli bardzo ważna rzecz. Możemy sobie ustawić wrażliwość tej kamery i strefy ruchu. I możemy też zrobić tak, tworzyć sobie strefę, z której nie będziemy otrzymywać alertów. Jeśli sobie to włączymy, dostajemy wtedy powiadomienie na e-mail. Jeśli ustawimy dźwięk alarmu, to wtedy na ruch od razu wyje alarm. Jest też ciekawa opcja. Więc mniej więcej Wam pokazałem te opcje, z których ja korzystam, które są tutaj najbardziej interesujące. Co do aplikacji powiem Wam, że jestem z niej w miarę zadowolony, ponieważ jest dość przejrzysta, pomimo niektórych dziwnych tłumaczeń, to działa wszystko jak najbardziej ok. Nie było przypadków, żeby się zawieszała, zamykała jak niektóre aplikacje do takich właśnie kamer, więc tutaj pod tym względem jest dobrze. I podgląd jest bardzo wyraźny, poza takim zwykłym zoomowaniem możemy też po prostu cyfrowo sobie obraz powiększyć i jest też bardzo dobrej jakości. Ok, jeszcze pokażę Wam, jak to działa z tą kartą pamięci, żeby informacje były po prostu kompleksowe. Zobaczcie, minutę temu dostałem powiadomienie Camera Alert Motion Alert from Studio, czyli Studio to jest ta nazwa mojej kamery, po prostu dostaliśmy powiadomienie na telefon także, że po prostu wykrywanie ruchu wykryło coś. Jak już mamy zamontowaną kartę pamięci, znika to powiadomienie, wtedy możemy wejść sobie w odtwarzanie no i mamy dostęp do tego odtwarzania. Tutaj kamera sobie tnie to na takie pliki mniejsze, czyli możemy sobie włączyć na przykład plik z godziny 15.05 powiedzmy i sobie tutaj prześledzić, co się o tej 15.05 działo na tym klipie. Całkiem fajny system z podziałem na te mniejsze klipy, ponieważ moja kamerka Creative robiła wszystko w takim jednym ciągu, jednym długim zdarzeniu i trzeba było skakać po tej pętli czasu i szukać sobie konkretnych rzeczy, a tutaj po prostu mamy ciągiem to podzielone na takie niewielkie klipy. O, tutaj wyszedłem ze studia, przełączyło się w tryb nocny. Też bardzo ładnie w tym trybie nocnym to wygląda. Tak więc jak włożymy kartę pamięci, mamy też dostęp do historii. A ile się zapisze, to już zależy od karty pamięci, ponieważ najstarsze pliki później będą już nadpisywane. Czas na odrobinę praktyki. W tej chwili widzicie obraz przechwycony bezpośrednio z telefonu. Zostawiam go nieco pomniejszonego, ponieważ wiecie jak to jest na telefonie. Wygląda to bardzo dobrze, ale jak wrócimy na monitor na pełen ekran, to niestety jest większa pikseloza, tak więc zostawmy ten rozmiar. Na razie obserwujecie kamerę, której używam od kilku lat, Creative Livecam IP. Będzie ona właśnie punktem odniesienia do testowanej kamery Reolink E1 Zoom. Jak widzicie w przypadku kamery Creative'a, kadr jest dość szeroki, widać całkiem spory wycinek studia, jakość obrazu, kolory są niezłe. No i tryb nocny, który zbyt rewelacyjny nie jest, ale też się jakoś sprawdza. No i uwaga, przejście na Reolink. Tak właśnie prezentuje się obraz z tej kamery. Kamera do testów stała dokładnie w takim samym miejscu, co kamerka Creative'a, czyli na parapecie przy oknie. No i możecie sobie ewidentnie porównać, ile widać na kadrze kamery Reolink, a ile widać na kadrze z kamery Creative. Nie ma po prostu tutaj porównania. Reolink ogarnia jednym rzutem praktycznie całe studio. No i tryb nocny wypada też dużo lepiej. Zobaczcie, teraz porównam Wam to 1:1 na jednym ekranie. Różnica jest po prostu kolosalna. No i tak jak Wam powiedziałem we wstępie, kamera Reolink pozwala także chociażby na zoomowanie, wyostrzanie obrazu, a także na przemieszczanie kamery dość mocno na boki oraz też trochę w zakresie góra-dół.
I tak to właśnie wypada w praktyce. No jeszcze dla porównania takie kadry, zoom cyfrowy, zobaczcie, rozdzielczość nagrania jest tak duża, że bez problemu mogę przybliżyć to sobie i jest jeszcze w miarę wyraźne. Natomiast w przypadku kamery Creative nie mogę kompletnie nic więcej z tym zrobić, nawet nie da się przybliżyć. No dobrze, czas na podsumowanie. Ta kamerka przyszła do mnie prosto z Chin od producenta i kiedyś może by były obawy, co to ten Chińczyk przyśle, natomiast w dzisiejszych czasach produkty takich firm jak właśnie Reolink mogą śmiało konkurować z tym, co mamy dostępne na rynku europejskim. Tym bardziej, że konkretnie zrobiłem Wam porównanie 1:1 z całkiem przyzwoitą kamerką Creative'a, której używam od już ładnych chyba 3 lat i byłem do tej pory z niej bardzo zadowolony, aż do czasu jak porównałem ją z kamerką Reolink. Nie dość, że mamy lepszą rozdzielczość, lepsze kolory, lepszy tryb nocny. Możemy także spojrzeć kamerą na lewo, na prawo, w górę i w dół także troszkę. No i przede wszystkim, co tutaj jest najlepsze, to ten kąt widzenia. Dzięki jednej kamerze, prawie że tej samej wielkości, mogę zobaczyć całe studio bez jakiegokolwiek przemieszczania kamery. Tak więc jeśli macie duże pomieszczenie i chcecie monitorować je, że tak powiem, jednym rzutem oka, to tego typu kamera szerokokątna będzie po prostu świetnym wyborem. Plus minus ta kamerka kosztuje nieco ponad 300 zł i moim zdaniem nie jest to dużo jak na sprzęt tej jakości. Reolink ma także mniej zaawansowane, tańsze kamerki w swojej ofercie, więc jak chcecie, zajrzyjcie sobie na ich stronę, wrzucam Wam link w opis filmu, no i tam znajdziecie także ceny kamer Reolink i podobnych sprzętów. Ja osobiście z tej kamery jestem bardzo zadowolony i mogę Wam ją polecić, jeśli potrzebujecie urządzenia tego typu. A więc na dzisiaj zbliżamy się do końca, dziękuję Wam za obejrzenie, a jeśli chcecie jeszcze wspomóc mój kanał w 3 prostych krokach, to możecie to zrobić poprzez zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i po prostu oglądanie kolejnych moich filmów. Dziękuję Wam bardzo z góry, pozdrawiam Was, cześć!